Witam Was z tej strony Hodowla Zwierząt jak zawsze. Dzisiejszy filmik będzie to poradnik, jak zbudować paśnik dla królika. Jak komuś się spodoba, może śmiało coś takiego zbudować. Wygląda ono tak. Zaraz Wam powiem, z jakich odcinków desek trzeba coś takiego złożyć. Ja się inspirowałem, oglądając jakiś film jakiegoś chłopaka, ale on robił paśnik tego typu, że to była krótsza deska, to były dwie dłuższe i były tak szczebelki. A ja się zainspirowałem, żeby robić taką wanienkę. No i moim zdaniem to lepiej wygląda. Oczywiście ja zrobiłem teraz tutaj czterokomorową. Jeśli chcecie mieć mniejsze dziurki, no to możecie śmiało wziąć deseczki i jeszcze tutaj podokręcać. I będą one po prostu mniejsze. Ja również zrobię tak w wypadku tego paśnika. Ale już nie przedłużając, powiem Wam, co potrzeba, żeby zbudować. Może tutaj go postawię. Oto taki paśnik. Jest to niewiele przyrządów. Jeden z najważniejszych to jest wkrętarka, wkręty, miara, coś do mierzenia, coś do malowania, może być wkręt. Ja wkrętem zawsze zaznaczam. A teraz materiały budowlane. Dwie takie deseczki, które mają długość 22 cm. Jedna taka deska, która ma długość 50 cm i pół. No możecie robić 50, mi akurat tak wyszło. No i tak robię, 50,5 cm. Jedną taką klapeczkę, która ma 46 cm, ona będzie tutaj jako ta górna. No i oczywiście minimum te cztery kołeczki. Ja to mam po prostu z łóżka starego, jak to wiecie, nie na sprężynach, tylko na takich drewienkach pod materac. Możecie po prostu inne kołki, czy też jakieś kwadraciki. Możecie nawet taką deseczkę dać, możecie w środek to włożyć, możecie zrobić tak, żeby były, o, coś takiego, jak to woli i jak to ma jakie materiały. Nikogo nie zmuszam, ja po prostu mówię, z czego ja robię. No i to by było wszystko z materiałów. I teraz jak to przyrządzamy. Kładziemy sobie taką deseczkę, cyk. Dwie deseczki mniejsze. Przykręcamy do tego. Ja tu mam niestety gwoździe na tym. Jakoś muszę sobie tak poradzić. Lepiej to robić w innych warunkach niż ja to robię na stole, nie mam za bardzo jak na czym deski położyć, więc sobie zrobię taki prowizoryczny stojak. O, robimy tak. Cyk, kręta, nie wiem jakie to są chyba czwórki, nie jestem pewien, są 4,5. Jedne z dłuższych, ja wkręcam akurat po dwa na jeden bok, żeby się w miarę dobrze trzymało. Jest jeden. Wkręcamy drugiego. Robimy to w miarę równo, żeby też to w miarę estetycznie wyglądało. Jak już mamy tu jedną klapeczkę, bierzemy sobie drugą. I również tutaj montujemy. Dobra. I mamy taką udeczkę. Teraz bierzemy oto tą klapeczkę, się rymuje udeczkę, klapeczkę, umieszczamy sobie tak i skręcamy również dłuższym wkrętem. Tu już nie trzeba po dwa, wystarczy jednego wkręta, jak się wkręci, wystarczająco będzie trzymał. Wiadomo, to nie jest dla koni, dla słoni, dla krowy, tylko to jest dla królika. Królik taki nie jest silny, żeby to wyrwać, aczkolwiek może przegryźć, bo ma ostre zęby. Tak więc jeśli ktoś już, tak jak ja, jakby to powiedzieć, chce zrobić z drewna, no to musi się z tym liczyć, że może być taki królik, który tą klatkę, ten paśnik pogryzie. Aczkolwiek moje króliki teraz są w miarę spokojne i nie przegryzają mi klatek drewnianych. Dobra, mamy gotowe. No i teraz już chyba najprostsza rzecz. Przykręcamy sobie klapeczki jak to woli. Rozmieszczamy sobie tutaj. Proszę. Jak to woli, tak jak mówiłem, mogą być szerzej, mogą być węziej. O, proszę. Ja może sobie zrobię coś takiego. Oczywiście można sobie odmierzyć odpowiednią, jakby to powiedzieć, szerokość czy tam długość pomiędzy tymi, ale to nie jest musowo, to nie idzie na wystawę,
To ma być po prostu praktyczne. No i możemy zrobić sobie taki paśnik, czy też możemy sobie zrobić taki z większymi dziurami. Ja sobie zrobię może z trochę mniejszymi tymi dziurami, bo jak będą większe, to jest taka, jakby to powiedzieć, prawdopodobność, czy jak to woli, że jak będą młode króliki, to będą do środka tam wskakiwać, będą się kupszczyły na to siano. No i inne króliki, czyli matka lub inne młode, już nie będą tak chciały z tego paśnika nam wcinać. No i te tam mamy już zrobione. Jeden taki paśnik, drugi taki paśnik. Może je tutaj położę obok siebie, żeby tutaj ładnie wyglądały, żebyście ładnie widzieli, jak to woli. Tak naprawdę po zrobieniu już samego takiego szkieleta, jak tutaj mamy, możecie pokazać swoją twórczość, jak już zrobicie te przedziałki. Ja wam tego nie narzucam. Możecie również zamiast dawać tak gęściej, możecie najzwyczajniej o dać coś takiego po środek i będą miały na górze, na dole. Możecie się wykazać swoją, jakby to można tak ładnie nazwać, swoją pomysłowością. Tak więc to by było na tyle z budowy tego paśnika. I teraz jeszcze możecie zadać pytanie: Damian, jak ty to chcesz przykręcić? Z tego to jeszcze jakbym jakoś by tutaj tą wkrętarkę o przełożył, nie? O, ładnie tu przykręcił do ściany. Z tego już nie za bardzo, ale mam taki pomysł, nie wiem czy wypali. Albo zrobię najprościej w świecie mniejsze klapeczki, coś w stylu tego, że tak pokażemy bardziej, o, z tyłu, żeby było ładnie widać. Albo można dorobić jeszcze coś takiego, żeby się ładnie trzymało i do tego dokręcać. Można również dać jakąś blaszkę, nie mam akurat tutaj takiej, i zrobić najprościej w świecie takie, jakby to nazwać, kurczę, już mi słowo wypadło. Zawieszamy gwóźdź, czy też wkręt wbijamy w ścianę i możemy po prostu sobie zawiesić ten paśnik. Jak nam się znudzi, czy będziemy wyrzucać obornik, możemy go ściągnąć. To już jest wasza pomysłowość, jak dalej to zrobicie. Ja też będę musiał teraz pomyśleć, jak go zaczepić. Ale wydaje mi się, że najprościej w świecie dam tutaj blaszkę, przykręcę do tego i blaszkę przykręcę do królików. Króliki nie są takie silne, żeby to rozerwały. Tak więc nie będzie żadnego problemu. Ja wam już tutaj dalej tym nie zanudzam. Tak więc ja wam tylko daję tutaj pomysłowości, jakie wczoraj się zastanawiałem, jakby tutaj zrobić paśniki. Co z tym zrobicie, to już jest wasza decyzja, jak będziecie chcieli te paśniki dalej budować. I proszę bardzo, tak tutaj wymyśliłem taką klapeczkę i proszę bardzo, o, troszkę się rusza. Samiczka oraz młode, jak będą, spokojnie sobie do tego sięgną. Nie są dziury za duże, tak więc młode nie będą wchodziły. Nie są też za małe. Na siano im spokojnie wystarczy taki paśnik na klatkę. Tak więc myślę, że ładnie wygląda i będzie też się dobrze sprawował. Proszę bardzo, tak wygląda efekt końcowy. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Króliki już tutaj obwąchują. Mam nadzieję, że im się spodoba. Tym tak sądzę, czy nie za nisko trochę, za wysoko trochę dałem. Ale jeszcze zobaczę, może dam troszkę niżej. Wrzucę im sianka i zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Proszę bardzo, ładnie wygląda. Króliki już sobie z tego troszkę pojadą, aczkolwiek nie są teraz głodne, bo już rano dostały dzisiaj dużo marchewki i pietruszki. Ale jak widzicie, wyciągają sobie, wcinają. Mało im się najbardziej podoba. Wyskubią sobie trochę, jedzą i znów, o. Proszę. Tak więc opłacało się robić te paśniki. Naprawdę mi się wydaje, że ładnie wyglądają. Ja już nie przedłużam. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich ciepło. Możecie zostawić subskrypcję, jeśli film wam się spodobał. Jeśli również paśnik wam się spodobał, możecie napisać w tym w komentarzu, zostawić łapkę. I trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i cześć.